Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Pięknie dziękuję, że jesteście ze mną. Oczywiście nowe osoby witam w moim jogicznym gronie. Zapraszam do subskrybowania te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, jak i również zapisywania się na moją listę mailingową. Link pod spodem od razu w opisie. Chcę Wam powiedzieć, że super, że praktykujemy wspólnie jogę. Joga jako najstarsza wiedza o życiu może Cię nauczyć panowania nad stresem, a obecnie wiadomo, że stres bardzo przytłacza i to opanowanie właśnie stresu dzieje się nie tylko na poziomie fizycznym, dzieje się również na poziomie umysłowym i duchowym. A tak naprawdę nasze ciało możemy porównać do samochodu i niezależnie od tego, czy to jest wypasione Porsche, czy Cinquecento, oba te pojazdy potrzebują pięciu rzeczy. Potrzebują smaru, potrzebują chłodzenia, prądu, paliwa, no i oczywiście umiejętnego kierowcę. I tak analogicznie przekładając to na praktykę jogi, to asany naoliwiają całe ciało. Shavasana po praktyce jogi ochładza nasz organizm, uspokaja go, prawda? Kontrola oddechu, świadome oddychanie to prąd taki elektryczny dla naszego ciała. Pożywienie, woda, powietrze to niezbędne paliwo do działania, a poprzez medytację uspokajamy umysł, czyli to będzie taki kierowca, który umiejętnie reaguje i porusza się na drodze. Czyli skoro tak bardzo dbamy o samochód, tak, to znaczy, że musimy również zadbać o siebie, no bo nic z tego nie będzie. Musimy z troską podchodzić do naszego ciała, do naszego funkcjonowania. No właśnie, zatem zapraszam na dzisiejszą praktykę. Dobrze, zacznijmy sobie w takim razie od chwili skupienia się na oddechu. Będę Was prowadziła. Oddychamy przez nos, do jamy brzusznej. Możesz zamknąć oczy. Dłonie na kolanach delikatnie spoczywają. Wydłuż odcinek szyjny, no otwórz klatkę piersiową. I zaczynamy. Wdech. 1, 2, 3, 4, 5. Zatrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, wdech, 1, 2, 3, 4, 5, zatrzymaj, 1, 2, 3, 4, 5, wydech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wdech, 1, 2, 3, 4, 5, zatrzymaj, 1, 2, 3, 4, 5, wydech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wdech, 1, 2, 3, 4, 5, zatrzymaj, 1, 2, 3, 4, 5, wydech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wdech. 1, 2, 3, 4, 5. Zatrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I trzy normalnie wdechy i wydechy w swoim własnym rytmie. Dobrze, możesz już otworzyć oczy. Ręce góra, wdech. I ręce na kształt kaktusa, ręce ugięte w łokciach. Pociągnij jeszcze łokcie do tyłu, otwierając klatkę piersiową i zaokrągli plecy. Dłonie się spotykają, łokcie się spotykają. Wdech do tyłu. Wydech, zaokrągli plecy. Do tyłu, wdech. I zaokrągli plecy. Ręce góra, wdech. I prawa dłoń na plecach, lewa do przodu, na dół i do tyłu. I postaraj się
zapleść, znaczy złapać, chwycić palce dłoni, ale jeżeli tylko to jest możliwe, łokieć ciągnie do góry, może być grzbiet lewej dłoni tylko przyklejony, przytrzymaj na chwilkę gomukhasana w rękach, krowi pysk i pamiętaj, żeby tutaj jeszcze otwierać klatkę piersiową, nie napinać mięśni twarzy, ogólnie być w takim półśmiechu i cały czas koncentrować się na oddechu. Dobrze, zmieńmy stronę, ręce do góry i druga strona, lewa dłoń z tyłu na plecach, prawa przód, dół i grzbiet dłoni przyklejony. Łokieć ciągnie do góry, otwiera jeszcze klatkę piersiową, przytrzymaj. Ideałem byłoby wprowadzać cały czas, czy też stosować oddech Ujjayi, czyli przy wdechu literka A, oczywiście zamkniętymi ustami, przy wydechu literka H. Wtedy to pozwala nam się bardziej koncentrować na oddechu. Dobrze, ręce góra, wdech, spleć, zamień splot stóp. Ok, ręce do góry, tak, cały czas są w górze, ręce do przodu. I teraz prawa ręka nad lewą i zapleć przed ramiona, tak jakbyś chciała klasnąć w ręce, kciuki skierowane do twarzy, odsuwaj łokcie od klatki piersiowej i przed ramiona są prostopadłe do podłoża. Garudasana, pozycja orła. Jeden, zostaniemy do pięciu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, ręce najpierw do góry, ręce do przodu, lewa nad prawą i ponownie zaplatamy przed ramiona. Palce dłoni, tak jakby się chciały dotknąć wnętrza dłoni, kciuki skierowane do twarzy, odsuwaj łokcie od klatki piersiowej, przed ramiona prostopadłe do podłoża i przytrzymamy. Dobrze, ręce do góry, spleć w ciasny koszyczek, tak na wysokości klatki piersiowej i tym koszyczkiem rozgrzejemy nadgarstki, tak, krążenia w jedną stronę, w drugą stronę. Dobrze, wyprostuj teraz ręce, pięści ciasno, palce tak ściśnięte w pięści i pięści na zewnątrz, krążenia pięściami na zewnątrz. Ręce wyprostowane, musimy troszkę rozgrzać nadgarstki, przygotować do pracy, bo nadgarstki pełnią bardzo ważną funkcję. Dobrze, w drugą stronę. Cały czas wydłuża odcinek szyjny, no i skupiaj się na oddechu. Dobrze, i przejdźmy teraz do stania, tak? Chciałabym najpierw, abyśmy sobie stanęli i... Ręce do góry unieś, barki już łopatki ściągnij, barki w dół i unieś prawą nogę w kolanie i skręć się na prawą stronę i przytrzymamy na chwilkę. Ręce na wysokości barków, dobrze, wróć do centrum, ręce do góry, odstaw stopę. I druga noga, ugnij w kolanie, kąt prosty i skręć się na drugą stronę. Wiem, że może to być wyzwaniowe, ale... damy radę. Dobrze, do góry i odstaw stopę. Teraz ponownie ręce na boki, na prawą stronę i ugnij nogę w kolanie. Tak łatwiej troszkę, prawda? Kiedy na początku wędrują ręce. Dobrze, odstaw stopę, wróć rękami do góry i najpierw ręce na drugą stronę i kolano do góry przytrzymaj. Dobrze, ręce, stopę odstaw, ręce do góry. No i synchronizujemy teraz ponownie. Kolano unosimy do góry i ręce na boki. Dobrze, wróć do centrum, ręce góra, stopa na dół. I druga strona, kąt prosty w nogach, ręce na boki. I synchronizujemy, noga na dół, a ręce do góry. I jeszcze raz, synchronizacja, noga do góry, ręce na boki. Prosta noga, na której stoimy, dobrze, powrót. Ok, i druga strona. Dobrze, powrót. Ok, teraz dłonie na udach i wypychamy pośladki. Jesteśmy w takim półskłonie naszego ciała. Tworzymy literkę L i
Wypchnij pośladki, tak jakbyś chciała zrobić wklęsłe plecy, pozycja krowy i zaokrągli brodę do mostka, zaokrągli plecy, ugnij nogi w kolanach. Jeszcze raz wklęsłe plecy. Krowa w półklęku. Zaokrągli kot. Jeszcze raz krowa. Zaokrągli kot. I już proste plecy i wyciągnij ręce do przodu. Unieś palce stóp do góry, tak żebyś poczuła ciężar ciała na całych stopach, ale nie na palcach. Czyli nie zakotwiczamy się palcami, tylko łuki stóp są przyklejone i pięty. Spójrz delikatnie przed siebie. Dobrze, tutaj wdech i z wydechem opuszki palców na macie, czubek głowy skierowany do maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przyklej dłonie, przejdź do deski. Wdech, z wydechem przez czaturangę przejdź do leżenia na brzuchu. Dobrze, wdech. Jest głową do góry, taki delikatny. I opadnij z wydechem. Jeszcze raz, jest głową do góry, wdech. I wydech, opadnij. I ponownie. Pies głową do góry, zostaniemy. Jeden, dwa, trzy, opadnij. Dobrze. I przytrzymamy teraz do pięciu. Do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Nogi, kolana przyklej do maty, unieś. Tu pośladki do góry, zadrzyj palce stóp i pies głową do dołu, ustaw swojego psa. Pięty na zewnątrz, tak żeby zewnętrzne krawędzie stóp były równoległe z dłuższymi krawędziami maty. Ciężar ciała na stopy, czyli odpychaj się dłońmi od maty. Dobrze. I teraz prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie, utkatasana, wdech na chwilę, odcinek lędźwiowy aktywny, urdhvahastasana, tadasana, pozycja góry. Dobrze, przejdź do małej utitahasty, prawa noga unieś ją do góry, kąt prosty i tutaj lewa dłoń chwyta kolano, prawa dłoń na biodrze, wycofaj bark do tyłu, wycofaj łokieć do tyłu, patrzymy przed siebie. Albo nawet w kierunku łokcia z tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Powolutku mała utitahasta i odstaw stopę. Zrobimy na drugą stronę. Mała utitahasta, lewa noga do góry, kąt prosty, palce skierowane do maty. Prawa dłoń chwyta kolano, lewa ręka na biodrze i wycofaj lewą rękę do tyłu. O, prawie straciłam równowagę. I patrzymy za siebie albo przed siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, mała utitahasta i wyjdź z pozycji. Dobrze. Ręce góra, wdech. I z wydechem pochylenie do maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Przejdź do deski. Wdech. I z wydechem czaturanga dandasana. Patrzysz przed siebie. Łokcie blisko żeber. Pies głową do góry. Urdhva mukha svanasana. I adho mukha svanasana. Pies głową do dołu, zostań na trzy oddechy. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie. Utkatasana na wdech do pięciu, kolana w jednej linii. Odcinek lędźwiowy aktywny. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, ręce góra i tadasana, pozycja góry. Przejdźmy jeszcze raz. Mała utitahasta, prawa noga do góry. Teraz lewa ręka chwyta kolano, prawa na biodrze i ponownie skręć się
Ale teraz spróbuj jeszcze unieść i wyprostować prawą rękę. I przytrzymać jeden. Najidealniej patrzeć za ręką z tyłu. Dwa. Trzy. Cztery. Jęć powolutku. Mała Utthita Hasta. Wiem, trudniej. I wyjdź z pozycji. Dobrze. Druga strona. Ręce góra wdech, lewa noga ugnie w kolanie. Unieś do góry. I teraz prawa dłoń chwyta kolano, lewa ręka z tyłu na biodrze. I możesz wyprostować lewą rękę. Jeden. Dwa. Ręka na wysokości barku. Trzy. Cztery. Jęć. Dobrze, mała Utthita Hasta i wyjdź z pozycji. Super. Ręce góra wdech. I pochylenie skłon do przodu, czubek głowy do maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przejdź do deski. Tutaj wdech i z wydechem Chaturanga Dandasana. Pies głową do góry i pies głową do dołu. Dobrze, zaczniemy sobie od prawej nogi. Prawa noga, góra, wdech, wysoko do sufitu. Nie rotuj biodra na zewnątrz, palce skierowane do maty i przytrzymamy. Jeden do pięciu. Dwa. Trzy. Cztery. Jęć. Dobrze, i teraz ugnij nogę w kolanie i stopa między dłonie. Przejdziemy do pozycji jeźdźca. Kolano ciągnie do przodu, pięta do tyłu, a my zniżamy jeszcze biodra do maty. Jesteśmy na opuszkach palców. Możesz przykleić całe dłonie do maty. Wydłużę odcinek szyjny, proste, rozpłaszczone plecy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Odłóż kolano na matę. Grzbiet stopy na matę. Unieś tułów do góry i przejdź do wschodzącego księżyca. Ręce do góry ciągną. Otwarcie jeszcze w klatce piersiowej. Jeden. Spójrz za rękami do tyłu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, i teraz robimy skręcony wschodzący księżyc. Grzbiet dłoni przed kolanem. Jeden, drugi na biodrze, bo tak jakby chciał dotknąć wewnętrznej części uda. Wydłuż plecy, weź wdech i skręć się. I spójrz za siebie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Teraz ponownie wschodzący księżyc, ale zadrżyj palce z tyłu stopy i przejdź do wysokiej Anjaneasany, sierpu księżyca. Jeden. Dwa. Trzy. Tyło pochylenie miednicy, pamiętaj. Cztery. Otwarcie klatki piersiowej. Pięć. Dobrze. I teraz lewa dłoń na macie, druga do góry. Cały czas kąt prosty w nodze z przodu, z tyłu noga tak też wyprostowana. Jeden. Spójrz za ręką w górze. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I teraz kolano odłóż na matę, wyprostuj nogę z przodu i wycofaj biodro. Prawe biodro ciągnie do tyłu i ponownie spójrz za ręką w górze. Jeden, dwa, trzy, dobrze, cztery, pięć,
Dobrze, i teraz dobrze przyklejony grzbiet z tyłu stopy. Nogę uniesiemy do góry, prosta noga wędruje do tyłu, wypychaj piętę, palce przed sobą i zostań. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i chwyć za kostkę, za śródstopie. I kolano w linii z biodrem, pięta w linii z biodrem. Ale staraj się odsuwać jeszcze piętę od pośladka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I teraz wyprostuj rękę, wyprostuj nogę. Odstaw na matę, odstaw kolano. Na matę zadrzyj palce stóp i pies głową do dołu. Pies głową do dołu. Przejdźmy na przedramiona do pozycji delfina i zostańmy w delfinie. Jeden. Pośladki ciągną do góry. Dwa. Przedramiona równoległe z dłuższymi krawędziami maty. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, kolana na szerokość maty, palce duże stóp razem, usiądź piętami, usiądź pośladkami na piętach. Klatkę piersiową odłóż na macie i jeszcze brodę przyklej do maty, spójrz przed siebie. Dobrze, wyjdź z pozycji, przejdź do deski, jesteśmy w desce. Dobrze, przejdź na przedramiona i zostaniemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i skręć się na lewą stronę. Stopa na stopie, na razie ręka do góry. I teraz lewa stopa na wewnętrznej części prawego uda, ale biodra ciągną do góry. Jeden, dwa, nie zapadaj się w biodrach. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyprostuj nogę, wyjdź z pozycji, przejdź do centrum. Dobrze, i druga strona, skręć się na prawą stronę, stopa na stopie na razie. Ręka prawa do góry. No i teraz stopa na wewnętrznej części lewego uda i biodro jeszcze do góry. Jeden. Możesz spojrzeć za ręką w górze. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyprostuj nogę i przejdź do centrum. Połóż się na brzuchu. Krokodyl, dłoń na dłoni. Pozycja krokodyla, czoło na... opada na dłonie. Dobrze, dłonie koło klatki piersiowej. Przejdź do kobry, bhujangasana, unieś klatkę piersiową. Ręce ugięte w łokciach. Wydłużaj odcinek szyjny, przytrzymaj. Dobrze, i z tej pozycji przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze. Lewa noga do góry, do sufitu. Nie rotuj biodra na zewnątrz. Spójrz, czy palce skierowane do maty. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ugnij nogę w kolanie i stopa między... dłonie, przechodzimy do pozycji jeźdźca. Kolano ciągnie do góry, pięta ciągnie do tyłu. Zapadnij się biodrami i zostaniemy. Jeden, wydłużaj odcinek szyjny, prosty kręgosłup. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
Dobrze, przyklej kolano na matę, grzbiet stopy przyklej, unieś tułów do góry i przejdź do Anjaniasany w klęku, wschodzący księżyc, otwórz klatkę piersiową. Jeden. Dwa. Delikatne wygięcie do tyłu. Trzy. Wnętrza dłoni patrzą na siebie. Cztery. Pięć. Dobrze, tutaj wdech i z wydechem zrobimy skręconą Anjaniasanę. Grzbiet dłoni przed kolanem, drugi jakby chciał dotknąć wewnętrznej części uda. Wydłuż plecy, weź wdech, skręć się. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, ponownie przejdź do Anjaniasany i teraz zadrżyj palce stóp i unieś nogę do góry. I ponownie tutaj z tyłu noga prosta, klatka piersiowa otwarta, tyło pochylenie miednicy. Jeden, dwa, delikatne wygięcie kręgosłupa. Trzy, cztery. Pięć, dobrze. I prawa dłoń na macie, a lewa do góry. Nie zmieniaj pozycji ułożenia nóg. Kąt prosty, z przodu, z tyłu noga prosta. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, dobrze. Kolano na matę, grzbiet stopy na matę. Wyprostuj nogę z przodu. Ta sama pozycja. Tak, i wycofuj lewe biodro do tyłu. Spójrz za ręką w górze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I prosta noga. Przyklej dobrze grzbiet stopy. Prosta noga wędruje do tyłu, do tyłu, do tyłu. Wyprostuj ją jeszcze. Piętę wypchnij, palce patrzą przed siebie i przytrzymaj. Jeden. Dwa. Ardha Chandrasana w klęku, półksiężyc w klęku. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, ugnij nogę w kolanie, chwyć za śródstopie, za kostkę i odpychaj jeszcze piętę od pośladka. Kolano tam, gdzie było. Łydka, tak, na wysokości uda. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostuj nogę, wyprostuj rękę. Odstaw na macie i jesteśmy w klęku podpartym. Wklęsłe plecy, pozycja krowy. Zaokrągli kot. Proste plecy i przejdź do szczeniaka. Niech odcinek lędźwiowy pracuje. Dobrze, wycofaj ręce do tyłu, do tyłu. Jesteśmy w klęku podpartym. Zadrżyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze, w psie przed ramiona na matę. Przejdź ponownie do delfina, przytrzymaj. Jeden. Dwa. Trzy. Wysoko pośladki. Cztery. Odpychaj się łokciami od maty. Pięć. Dobrze. Kolana na matę, na szerokość maty, palce stóp razem. Usiądź pośladkami na piętach. Klatka piersiowa na matę. Wydłużaj jeszcze dłonie, paluszki, palce dłoni jak najdalej. Odstaw brodę. Patrzymy przed siebie. Zostań chwilę. Dobrze, wyjdź z pozycji, przejdź do deski. Jesteśmy w desce. Jeden do pięciu, dwa, trzy, nie zapadaj się, nie unoś za wysoko pośladków. Cztery, pięć, dobrze, zejdź na przedramiona. Jeden, dwa, równolegle przedramiona z dłuższymi krawędziami maty.
Trzy. Cztery. Pięć. Skręć się na lewą stronę. Stopa na stopie, ręka do góry i stopa lewa na wewnętrznym udzie prawym i biodra do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wróć do centrum i na prawą stronę. Stopa na stopie, ręka do góry. Stopa. Tak, podeszwa na udzie i biodro do góry. Jeden. Rotuj jeszcze kolano na zewnątrz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wróć do centrum, połóż się na brzuchu. Dłoń na dłoni. Pozycja krokodyla na chwilkę. Dobrze, dłonie na macie, wycofaj biodra do tyłu, zadrżyj palce stóp, pies głową do dołu, pośladki do góry. Dobrze, lewa stopa krok do przodu, dostaw prawo, wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie, utkatasana wdech. Dobrze, i od razu skręcona utkatasana. Dłonie w geście namaste i lewy łokieć po zewnętrznej stronie prawego kolana. Odepchnij się. Przytrzymaj, skręć. Jeden. Wycofuj jeszcze łokieć do tyłu. Dwa. Uciskasz przeponę, wydłużaj wydech. Trzy. Cztery. Pięć. No to co? Od razu na drugą stronę. Utkatasana. Ta pozycja wyjściowa. I druga strona. Prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewego kolana. Pilnuj, żeby tutaj kolana były w jednej linii. Odepchnij się, bark do tyłu, łokieć do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, utkatasana wdech. Urdhvahastasana, barki w dół. Tadasana, pozycja góry. Dobrze. Zrobimy sobie teraz taką pozycję balansową. Ja wezmę pasek, ale ty nie musisz brać paska, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ale lubię robić akurat tę asanę z paskiem. Dobrze, stań na prawej nodze, ja stanę na lewej i pasek na łuku stopy. Pasek bierzemy w lewą rękę. Lewa noga, tak, jest uniesiona. Druga ręka na biodrze. Prostuj kręgosłup, wydłużaj go, barki w jednej linii. Prostuj nogę i wyciągaj ją do góry, przeciągaj. Jeden i zostań. Dwa. Trzy. Prościutki kręgosłup, nogi również. Cztery. Pasek jest przedłużeniem naszych rąk, więc pięć. Chodzi tutaj, żeby nie zaokrąglać pleców. Dobrze, tutaj wdech i z wydechem odwodzimy nogę na bok, ale prosta noga i ciągnie do góry i na bok. I nie skręcamy bioder, kolce biodrowe patrzą przed siebie. Jeden, wydłużony odcinek szyjny, kręgosłup. Dwa, trzy, wpatruj się w jeden nieruchomy punkt. Cztery, możesz napiąć delikatnie mięśnie brzucha. Pięć, powolutku, dobrze, tutaj wdech i z wydechem do centrum, ugnij nogę w kolanie i na drugą stronę. Dobrze, stajemy na drugiej nodze, pasek lub złap za dużego palca stopy. Prawa dłoń chwyta pasek, lewa na biodrze, o, wydłuż odcinek szyjny, proste plecy, barki w jednej linii, nie pochylaj się i nogę ciągnij jeszcze wyprostowaną do góry. Jeden. Dwa. Trzy. Dobrze. Cztery. Pięć. Tutaj wdech i odwodzimy nogę na bok. Na bok i do góry. Proste nogi. Nie skręcaj bioder. Kręgosłup wyprostowany. Jeden.
dwa, trzy, cztery, pięć, wydech i z wydechem do centrum powolutku ugnij nogę, na której stoisz. Dobrze, ja przejdę na początek maty. Ok, ręce góra, wdech, urdhva hastasana i pochylenie, uttanasana. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, jesteśmy w półskłonie i z wydechem przejdź do deski kumbhakasana. Tutaj wdech, chaturanga dandasana, urdhva mukha svanasana i adho mukha svanasana. Dobrze, w tej pozycji przed ramiona na matę przejdź do delfina. Do pięciu, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostuj ręce. Prawa noga do góry, do sufitu, nie rotuj biodra na zewnątrz. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Tutaj wdech, ugnij nogę w kolanie i stopa między dłonie. Przejdź do jeźdźca. Kolano ciągnie do przodu, a pięta do tyłu. Wydłuż odcinek szyjny. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Przyklej kolano, przyklej grzbiet stopy. Przejdź do Anjaneasany, wschodzącego księżyca. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Tutaj wdech i z wydechem skręcony wschodzący księżyc. Wydłuż odcinek szyjny, kręgosłup i skręć się. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, przejdź znowu do wschodzącego księżyca, ale zadrżyj palce stopy i wyprostuj nogę. I jeszcze tyło pochylenie miednicy. Przytrzymaj. Jeden, dwa, prosta noga z tyłu. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, lewa ręka na matę, druga do góry. Kąt prosty z przodu, z tyłu noga prosta, ręka do góry, spójrz za nią. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Kolano na matę, grzbiet stopy na matę, wyprostuj nogę z przodu, wycofaj jeszcze prawe biodro do tyłu i przytrzymaj. Jeden, spójrz za ręką w górze. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I nogę unieś z przodu do góry, do góry, do góry, do góry, wycofuj do tyłu. Wypchnij pięte, palce przed siebie patrzą. Przytrzymaj. Jeden. Dwa. Docelowo patrzymy na rękę w górze. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, ugnij nogę w kolanie. Chwyć za śródstopie. Odsuwaj jeszcze pięty od pośladka. Jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Wyprostuj nogę, wyprostuj rękę, odstaw na matę kolano i dłoń. Dobrze. Zadrżyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Oddychaj, koncentruj się na oddechu, pamiętaj. Dobrze, i przed ramiona na matę do trzech. Jeden, dwa,
trzy, wyprostuj ręce i przejdź do deski. Do trzech. Jeden, dwa, trzy. Deska na przedramionach. Jeden, dwa, trzy. Skręć się na lewą stronę. I stopa, wnętrze, podeszwa stopy na udzie do góry biodro. Jeden, dwa, trzy. Wróć do centrum i skręcamy się na prawą stronę. Stopa na stopie, ręka do góry i podeszwa stopy na udzie wewnętrznym. Biodra do góry. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, wróć do centrum. Krokodyl. Dłoń na dłoni, czoło na dłoniach. Dobrze, wycofaj ręce do tyłu koło klatki piersiowej. Przyklej kolana, pośladki do góry. Zadrzyj palce stóp, pies głową do dołu. Ustaw swojego psa. Lewa noga do sufitu, do góry wdech. Przytrzymaj do pięciu. Jeden, dwa. Nie rotuj biodra na zewnątrz. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, tutaj wdech i z wydechem ugnij nogę w kolanie, stopa między dłonie. Przejdź do jeźdźca. Noga wyprostowana z tyłu. Kolano ciągnie do przodu, pięta do tyłu. Biodra obniżają się do maty. Jeden. Zostaniemy do pięciu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Kolano na matę z tyłu. Grzbiet stopy na matę. Unieś tu w tyło pochylenie miednicy i wschodzący księżyc. Wygięcie kręgosłupa. Delikatne i przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, tutaj wydech i z wydechem skręcona Anjaneasana w klęku. Wydłuż plecy, weź wdech, skręć się. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, ponownie ręce do góry, wschodzący księżyc. I teraz zadrzyj palce stopy z tyłu i wyprostuj nogę. Tyło pochylenie miednicy, przytrzymamy. Sierp księżyca. Jeden, dwa, trzy, prosta noga z tyłu. Cztery, pięć. Dobrze, prawa dłoń na macie, kolano cały czas tam, gdzie było, z tyłu noga wyprostowana, patrz w górę za ręką. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, przyklej kolano z tyłu na matę, grzbiet stopy, wyprostuj nogę z przodu, wycofuj lewe biodro do tyłu. Jeden, dobrze, dłoń przyklejona, grzbiet stopy. Dwa, będzie za chwilę potrzebne. Trzy, cztery, pięć. Dobrze. I noga wyprostuj, unieś do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Wypnij piętę. Palce przed siebie patrzą, pięta w linii z biodrem. Spójrz za ręką w górze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ugnij nogę w kolanie, chwyć za śródstopie i jeszcze odsuń piętę od pośladka. Jeden, dwa, trzy,
cztery, pięć. Dobrze, wyprostuj rękę, wyprostuj nogę i odstaw na macie. Jesteśmy w klęku podpartym, wklęsłe plecy. Pozycja krowy. Zaokrągli kot. Proste plecy. Przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze, tutaj wdech. I z wydechem prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewo. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Pochylenie. Dobrze, i teraz opuszki palców delikatnie do przodu i unieś prawą nogę do góry. Prawa noga uniesiona, nie rotuj biodra na zewnątrz i patrzymy. Jeden, przed siebie, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, ugnij nogę w kolanie, tą u góry i lewa dłoń chwyta za śródstopie. I jeszcze ciągniemy kolano do góry, patrzymy przed siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i w tej pozycji odłóż dłoń na macie, nogę z góry przenieś tak jakby półkolem do przodu, do przodu, do przodu i tuż obok lewej stopy, tak żeby stopa prawa była znaczy stopa lewa w połowie stopy prawej. I teraz przyklej dobrze prawą dłoń, albo na opuszkach palców, albo cała przyklejona, i lewa ręka do góry przytrzymaj. Jeden, spójrz za lewą ręką i otwieraj klatkę piersiową. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie, i teraz spróbujemy przejść do Garudasana, pozycji orła, czyli cały czas mamy kolano prawe nad lewym i postaraj się opleść stopę, tak jakby zahaczyć prawą stopą, powolutku, powolutku, powolutku i może uda się znaleźć tutaj równowagę, dłonie w geście namaste i zostań, wydłuży odcinek szyjny. Jeden, dwa, trzy, pozycja orła w nogach. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłonie na macie, na opuszkach palców. Uwolnij nogę, przenieś do tyłu, przejdź do psa z głową do dołu. Zostań na chwilę w psie z głową do dołu. Pośladki ciągną do góry. Przytrzymaj. Dobrze. I zrobimy na drugą stronę. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, patrzymy przed siebie już i tak zostaniemy. Dłonie na opuszkach palców i lewa noga wyprostowana. Unieś się do góry, kąt prosty i przytrzymamy. Jeden, patrzymy przed siebie, wydłużamy odcinek szyjny. Wysoko noga, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I teraz noga z tyłu, tak jakby półkolem przechodzi na prawą stronę. Stopa prawa jest w połowie stopy lewej. Teraz przyklej lewą dłoń na macie albo na opuszkach palców, a prawa ręka do góry i otwiera nam jeszcze klatkę piersiową i przytrzymaj. Spójrz za ręką w górze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I opuszki palców na macie. No i przechodzimy do naszej Garudasany. Zahaczamy tutaj, zakotwiczamy palce stopy. Wiem, że to jest trudne, ale spróbuj znaleźć równowagę. Dłonie w geście namaste. O, tak. I jeżeli to jest trudne, przejdź do małej Utthitasana, też jest ok. Jeden, dwa, trzy, wydłużę odcinek szyjny, cztery, pięć.
Dobrze. Opuszki palców na macie. Uwolnij nogę. Przejdź do psa z głową do dołu. I w psie z głową do dołu. Wycofaj ręce do tyłu, do tyłu, do tyłu. Przejdziemy do malasany. W pozycji girlandy. Odpychaj jeszcze łokciami kolana na zewnątrz. Wydłużaj odcinek szyjny. Zostań chwilę. Dobrze, i korzystając z tej pozycji możemy przejść do pozycji kruka. Dobrze, dłonie rozpostarte na macie, przyklejone całe, palce stóp razem. Możesz sobie troszkę przysunąć jeszcze dłonie do stóp albo stopy do dłoni. Ciężar ciała do przodu, ale pamiętaj, że możesz zostać w malasanie, nic na siłę. Tutaj albo sobie po prostu poćwicz wchodzenie, raz jedna stopa, raz druga. Tak, kolana pod pachy, na tricepsy, ciężar ciała, środek ciężkości do przodu i patrzymy przed siebie. Jeżeli się boisz, zawsze możesz sobie przynieść poduszkę i spróbować ćwiczyć z poduszką. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wycofaj nogi, przejdź do psa z głową do dołu. I skrzyżuj stopy z przodu, przejdź do siadu. Już uwolnij pośladki, wydłuż odcinek szyjny, przenieś ręce do góry, wydłużaj kręgosłup, tutaj weź wdech i z wydechem pochylenie tyle, ile możesz. Złap tam, gdzie możesz, za łydki, za kostki, za zewnętrzne krawędzie stóp. Ważne, żeby proste były plecy i żebyś przyklejał, przyklejała brzuch do ud. Możesz złapać za duże palce stóp. Wydłuż plecy i pochylenie, przytrzymaj. Padangusztha Dandasana. Jeden, dwa, już końcówka. Brawo ty. Możesz być z siebie dumny, dumna. Cztery, pięć. Dobrze, wyprostuj tułów. I teraz prawa kostka nad lewym kolanem. Ręce, opuszki palców z tyłu. I przyciągaj teraz nogę, uginasz w kolanie i przyciągasz piętę do pośladka i teraz prawa ręka pod prawą łydką i jeszcze bardziej teraz koszyczkiem przysuwaj kolano do klatki piersiowej, ale proste plecy, a kolano prawe rotuje na zewnątrz i zostań. Jeden, prościutkie plecy, klatka piersiowa do przodu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyprostuj nogę lewą, wyprostuj nogę prawą i teraz lewa kostka nad prawym kolanem, dłonie na opuszkach palców z tyłu i teraz uginaj prawą nogę w kolanie i przysuwaj do pośladka prawego. No i teraz lewa ręka pod goleniem lewym, prawa spotyka się z lewą, koszyczek na kolanie i jeszcze proste plecy. Przyciągaj kolano do klatki piersiowej prawe, lewe rotuje na zewnątrz i im bliżej kolano do klatki piersiowej, tym większa praca mięśnia gruszkowatego, który kumuluje napięcia, ale proste plecy, klatka piersiowa do przodu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyprostuj prawą nogę, wyprostuj lewą i przejdź teraz do leżenia na plecach. W leżeniu na plecach ugnij nogi w kolanach, kolana na szerokość bioder, stopy dobrze przyklejone, odcinek lędźwiowy też przyklejony. Przejdziemy do pozycji półmostka, unieś biodra do góry, kręg po kręgu, barki do siebie, łopatki do siebie, spleć koszyczek. Koszyczek, proste ręce, koszyczek pod pośladkami, napinaj pośladki i biodra do góry przytrzymaj. Jeden, kolana rotują do wewnątrz, ale one cały czas są na szerokość bioder. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji, kręg po kręgu. Odcinek lędźwiowy przyklejony. Przejdziemy jeszcze raz do pozycji mostka, półmostka w zasadzie.
w pozycji półmostku, albo możesz być w tej pierwszej wersji, albo możesz przenieść ręce do tyłu za głowę wyprostowane, albo przejść do pełnego mostka. Wybierz swoją pozycję, dobrze? Ok, no to przechodzimy do swojego mostka, półmostka. Unieś biodra do góry, do góry, do góry. Kto przechodzi do mostka, ręce do góry i za głowę. Teraz ugnij ręce w łokciach, dłonie skierowane do stóp, palce dłoni, tak? Unieś się do góry, możesz odłożyć czubek głowy, przysunąć sobie ręce i przejść do pełnego mostka. Pamiętaj, żeby w mostku prostować ręce. Nogi są ugięte w kolanach, przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i wychodzimy z pozycji, wszystkie mostki, półmostki, kolana do klatki piersiowej i pozataczaj, chwyć za kolana, pozataczaj półkola, tak, żeby rozmasować odcinek lędźwiowy, krzyżowy, dobrze. I teraz dłonie przyklejone do maty, nogi do góry, Viparita Karani, palce patrzą do sufitu, tutaj weź wdech, z wydechem wypychaj pięty do sufitu. Góra, wdech, wydech, góra, wdech, wydech i już palce neutralnie. Przyklej dobrze dłonie i jeżeli chcesz, możesz, nic nie doskwiera w odcinku szyjnym, wypchnij się i przejdź do halasany. Palce stóp dotykają maty, nogi wyprostowane, jeżeli to możliwe, przytrzymaj. Halasana, pozycja pługa, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie teraz na plecy i unoś nogi i biodra, wypychaj do przodu kolce biodrowe i przechodzimy do świecy. Tak, pięte są w linii z biodrami i przytrzymaj jeszcze, obniżaj tutaj ręce do dołu, tak w kierunku maty. Jeden, Salamba Sarvangasana, matka asan, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I z tej pozycji jeszcze raz nogi za głowę, palce stóp dotykają maty, możesz wyprostować ręce, dobrze przyklej wnętrze dłoni i kręg po kręgu, ugnij nogi w kolanach, wyjdź z pozycji, przejdź do leżenia na plecach, wyprostuj nogi i teraz dłonie pod pośladki, tak jakbyś chciała usiąść na dłoniach, tak, łokcie dobrze przyklej, unieś się na łokciach do góry, klatkę piersiową unieś i czubek głowy z tyłu przyklejony do maty, patrzymy za siebie, Matsyasana, pozycja ryby, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, wyjdź z pozycji. I teraz ugnij jeszcze raz nogi w kolanach, tak jakbyś chciał przejść do półmostka, palcem środkowym muskasz pięte i teraz prawa kostka nad lewym kolanem, to samo co robiliśmy w pozycji siedzącej, prawa dłoń pod prawym goleniem, chwytamy za kolano i przyciągamy kolano do klatki piersiowej, lewe, a prawe rotujemy na zewnątrz i zostań chwilę. Dobrze, i na drugą stronę, lewa kostka nad prawym kolanem, przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Dobrze, już wyprostuj nogi, odłóż na macie, zamknij na chwilę oczy, wnętrze dłoni skieruj do sufitu i daj sobie przyzwolenie na chwilę relaksu dla siebie, oddechu, chwili tak zatrzymania, oddechu, spowolnienia.
Podziękuj sobie za praktykę. Zobacz, jak dużo dobrego zrobiłaś dla swojego ciała. Dobrze, że się zatrzymałaś. Zatrzymałaś, poczułeś swoje ciało. Pamiętaj, że joga to wspaniała profilaktyka. Z jogą możemy być naprawdę bezpieczni. Także nie rezygnuj nigdy z praktyki jogi. Dobrze. I powolutku, przez łyskę, czy przekręcając się na prawy bok, przejść do siadu skrzyżnego. Kochani, pięknie Wam dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że ciało rozruszane, naoliwione. Zapraszam na moje kolejne praktyki. Wspaniałego dnia Ci życzę. Do zobaczenia niebawem. Namaste.